Oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, minęła 17, więc zapraszamy na komentarz dnia. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Dziś zajmiemy się tematem sankcji. Sankcje działają, sankcje nie działają, kto omijał, jak omijał, e, jaka przyszłość Rosję czeka, jeżeli tam, gdzie omijali, nie będą mogli omijać, e, kto się na nich obraził, kto będzie teraz korzystał więcej z, mm, że tak powiem, dobrodziejstw Zachodu niż dobrych biznesów ze Wschodem. Paweł, ciekawy odcinek dzisiaj taki. Tak, jakbyś mógł się... sobie obniżyć głowę, byłoby super. E, tak jest. Powiemy dużo na temat sankcji wtórnych i tego, co się wydarzyło w grudniu, czyli sankcji amerykańskich, ich skutków, bo u nas cały czas gdzieś się koncentrowaliśmy na tych sankcjach europejskich, tych kolejnych pakietach, które były bardziej lub mniej skuteczne. Tu zawsze była długa dyskusja. Widzimy, że oczywiście skutek nastąpił. Bo spadł wielokrotnie handel pomiędzy Unią Europejską a Rosją, więc tutaj jak najbardziej mamy efekt tych europejskich sankcji. Natomiast bardzo ciekawie przedstawiają się sankcje wtórne czyli to, co Amerykanie zrobili stworzyli listę firm trzecich oraz listę firm rosyjskich i też pewnych sektorów. Szczególnie oczywiście tego wojskowego, gdzie nie można dostarczać towary, i jeżeli ktoś dostarczy, na przykład do tej firmy, która jest na liście, lub do tego sektoru, który jest objęty sankcjami, tymi amerykańskimi, musi się liczyć, że też trafi na listę. Czyli mamy listę, która dynamicznie może rosnąć, i mamy już pierwsze efekty, bo my o tym w cep dużo mówiliśmy, czyli efekty związane z tym, co się dzieje w Turcji. Turcja była jednym z głównych szlaków przerzutowych, jeżeli chodzi o rosyjski przemysł. Rosyjski przemysł zaopatrywał się przez Turcję wiele produktów, i to nie tylko tureckich, ale europejskich, czy też z innych kierunków. No i okazuje się, że te sankcje uderzyły w bardzo specyficzny sposób, bo najbardziej tych sankcji okazuje się, że się obawia, obawiają banki. I cały ten sektor finansowy. No a bez sektora finansowego trudno sobie wyobrazić, że można działać i można coś importować czy eksportować. I widzimy to w Turcji, gdzie są zamykane konta. No bo do tej pory proceder wyglądał mniej więcej tak. Ja byłem tutaj Rosjaninem, wpadłem w 2022 na pomysł, że będę robił tak zwany import równoległy, czyli sprowadzał towary do Rosji bez zgody producenta. No, bo na początku oczywiście na przykład, nie mogli mm -hmm, sprzedawać na przykład. Ja będę tutaj sprzedawcą procesorów. Mówię, Witaj, stary przyjacielu. Tak, mam dla ciebie good friend, Specjal, tak, special no, deal. No, tak, tak. Nie? i tutaj mhm. razem robimy spółkę. Ty wchodzisz, wpłacasz mi co miesiąc pieniądze, a ja ci dostarczam magicznie procesory. Potem te procesory zmieniamy na coś innego. I wędruje to do Rosji. Upraszczamy, bo ten schemat był często bardziej skomplikowany, no ale powiedzmy to dotyczyło również takich produktów nie tylko jak te zakazane ale takie, takie jak na przykład pralki, jakieś AGD, e, jakieś smartfony no różne rzeczy. Mhm. Tak, tekstylia, też spodnie, które nie można kupić w Rosji można było kupić. Powiedzmy w tym imporcie równoległym, samochody, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się pewne bolączki tego procesu, o czym mówiliśmy, czyli podrabiane i kradzione towary, co zapowiadaliśmy. No i tutaj mamy. Czasami rekordy, jeżeli chodzi o podróbki. No bo po co sprzedawać oryginalne? Przecież to jest trzy prawdziwe u. procesory, pięć takich, co zrobiłem w garażu. No kto mnie zwraca? No, z procesorami może zły pomysł, no. ale ze spodniami już lepszy, tak. nie, czyli możecie sobie wyobrazić, że mamy spodnie, które mają tylko nalepki i naszywki, producenta natomiast są wyprodukowane z innego kierunku. Tak, i się Nawet w tej tufce. W tym mhm. momencie mówi: No kurczę, nie będziemy ganiać po straganach tych producentów spodni, czy, czy tych firm, które mają siedzibę w garażu i kupują karton procesorów, wysyłają karton procesorów. A nie, tutaj ale, te firmy są ganiane. Ale czekaj, bo mówią, po co to robić? Po co ich poszukiwać w ten sposób? Jak można to zrobić za pomocą sankcji na banki? No bo w tych transakcjach, no tak, tak. Jak no i hmm. o, wpłacasz pieniądze. To jest ten element, który warto ścigać, nie? Tak, bo bardzo często Rosjanie pozakładali, takie możliwości były, bo Turcja hmm. była otwarta tutaj na biznes rosyjski, pozakładali spółki, tak? Czyli ja jestem Rosjaninem, mówię: Dobra, to ja jadę do tej Turcji, otwieram tam spółkę, żeby mieć kontrolę hmm. nad tym, co będę sobie do tej Rosji wysyłał, albo sam, albo z jakimś tureckim, właśnie friendem. No, i teraz dostaję list, że muszę zamykać i że jestem, nie przechodzę protokołu zgodności, i tak dalej, i tak dalej. Wysyłam jakieś pieniądze, te pieniądze gdzieś przez dwa tygodnie idą, nie mogą dojść, potem dostaję informację, że przelew się nie udał. A bank mówi, że jakieś, właśnie tutaj sankcje, i w ogóle proszę opuścić to pomieszczenie, a najlepiej ten kraj. Chyba, że pan jest, pokaże turecki paszport, no to wtedy porozmawiamy, ale do Rosji to tam tych pieniędzy pan nie może wysyłać. No, z grubsza to tak mniej więcej wy, wygląda. Tutaj rosyjski rząd widzi problem, próbuje negocjować z, w tym momencie. Chyba na złym, na złym szczeblu, bo próbuje to negocjować z tym tureckim rządem, a turecki rząd nie ma aż takiego też przełożenia na banki. No i jak na razie zresztą też nie chce za bardzo tutaj cokolwiek robić, bo nie widzi dla siebie interesu. Bo ważne jest A, żeby teraz powiedzieć też to że ten my friend e, rusek to nie był jedyny my friend tylko miałem jeszcze my frienda z Włoch z my frienda z Arabii my frienda ze Stanów Zjednoczonych no i jeżeli ja z tym moim my friendem z Rosji będę przelewy sobie robił to zaraz e, mogę mieć taką sankcję że nie będę z pozostałymi mógł robić i to tak. jest to bardzo bolesne i tu trzeba sobie to ostro kalkulować i kalkują wszyscy, nawet Chińczycy. Tak, bo teraz mamy taką sytuację podobną, jeżeli chodzi o zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie konta są zamykane, przelewy nie dochodzą, firmy są likwidowane, a Zjednoczone Emiraty Arabskie można powiedzieć, były takim rajem, jeżeli chodzi o firmy energetyczne i surowcowe do szarego eksportu i tego i tej floty cienia, i tak dalej, i przepakowywania tej ropy farbowania ale bez tych instytucji finansowych jest coraz trudniej to robić tak a więc ten proceder jest mocno utrudniany i to widzimy już od połowy zeszłego roku natomiast takie turbo no to od stycznia styczeń luty tak masowo te konta są zamykane i jak wcześniej miałeś biznes który miał wysoką marżowość wydawał się doskonały no bo przecież gdzie Amerykanie, Zjednoczone Emiraty, przecież nie mają przełożenia. Okazuje się, że mają wystarczyło stworzyć listę i już banki Zjednoczonych Emiratów mówią, że ty tych rubli, to te na te dirhamy, to, to w naszym banku to ty nie wymienisz, nie? I w drugą tak. stronę też, nie. A jeszcze trzeba wymieniać przecież te rupie. Rupie trzeba wymieniać na dirhamy i potem na, na te ruble znowuż, albo trzymać te dirhamy. Jak jesteś rosyjską firmą, to nie możesz. Musisz wtedy mieć frienda, któremu bardzo, bardzo ufasz, żeby on był tym słupem. No tak, bo, bo ten proces da się oczywiście kontynuować, tylko tu trzeba mieć jakieś firmy, słupy i to się mocno komplikuje. A musisz mieć zaufanie, że ten my friend arabski. Yy, wiesz, będzie rozpłynie się miesiące, w przez 3 miesiące, a w, potem w burzy się rozpłynie. Zniknie. Tak, 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 bo takie przypadki właśnie były, jeżeli chodzi o yy, odbiorców ropy naftowej i dostawców, tak. że oni mówili: tak, tak, my pomożemy, pośredniczyli, tak, yy, dwa załadunki poszły, a potem już. Yy, dla, poszły, dla ludzi, a... którzy obserwują nas, od... dopiero od niedawna, w połowie zeszłego roku, chyba raportowaliśmy o takich tak. informacjach, że Luzę całe tankowce byli. ropy po prostu rozpływały się w powietrzu. się, nie wiadomo, co się z nimi stało, tak. tak. Yy... Więc myślę, że takie tematy słupowe. I pieniężne. No, my oczywiście się o tym nie dowiemy, no ale pewnie się zdarzają. Nie, no bo... częściowo się dowiemy, tak? Na pewno to będzie w tym kierunku też szło, no bo tutaj, tylko że oczywiście coraz wyższe marże, coraz więcej po prostu zwiększa to koszty i zmniejsza przepustowość całego tej wymiany handlowej. Już wprowadzenie tych pośredników zmniejszyło przepustowość, no bo wcześniej mieliśmy prostą sytuację. Mieliśmy towar, wysyłaliśmy ten towar do Petersburga, powiedzmy z Berlina, a mhm. teraz. Musi iść to do Ankary, z Ankary powiedzmy do tego Petersburga, a teraz, a często były na przykład pięć takich, tak, czyli z Berlina do Chin, z Chin do Singapuru, z Chin do Singapuru, tam do Kazachstanu, z Kazachstanu, no czasami takie na przykład były. A teraz mamy, że w tych wszystkich jeszcze krajach musisz mieć potworzone takie wydmuszki, spółki. Które są teoretycznie zarządzane przez miejscowych, no i gdzieś tam problem się pojawia z kontrolowaniem i z przepustowością, no bo wtedy to wszystko jest nieefektywne. Nie interesuje no to, w tym miast... momencie czekaj. mnie interesuje jedna sprawa. Tych my friendów musisz mieć rozsianych po tym, wiesz, różnych krajach, natomiast jak zmienia się układ właśnie taki ekonomiczny, to potrzebujesz kolejnych my friendów, my friendów od my friendów i tam, gdy, mhm. gdybym ja był przestępcą rosyjskim, to ja bym w tej Turcji sobie siedział i mówił wszystkim, że ja mogę to załatwić. I w pewnym momencie trafiłbym na podatny grunt, A, to tak, to jest bardzo dużo takich. Że, tak, że, tak. Że, że wiecie, no ten my friend turecki nie może, ale ja mam tu, chodź do mnie, ja ci tu pokażę, przetransportuję ci, ja tu już od wielu lat jestem i puf, i cię nie ma, nie? Więc, tak, to jest... właśnie będzie ten proces. To obserwowaliśmy na ropie, w już, mhm. już to obserwowaliśmy, nie? Że było jest bardzo dużo oszustów, yy, którzy po prostu nic ci nie dostarczają, tylko żerują na twoim. No bo za każdą zmianą układu tak jak ci ci co tamte perfumy tak próbują tak, nie? Tak. ci wcisnąć na to podobnie i to trochę tak faktycznie działa szczególnie jeżeli masz jakieś produkty nielegalne no bo to wiadomo że pójdziesz na policję no nie gdzie policję. to zgłosisz tak nie. że tutaj chciałeś kupić nielegalne procesory które, na które są sankcje a tu ten co ci obiecał, Chcesz to przemycić pieniądze no a ktoś ci ok no tak tak y... I teraz jaka jest ciekawa sytuacja? Ciekawa sytuacja jest, że do tej pory kraje, które uważane były za mm, kraje tak zwane przyjazne, czyli Emiraty Arabskie, Turcja, e, Chiny, Kazachstan, właśnie Kazachstan, cała Azja Centralna, Kirgistan, chociaż Kirgistan na razie ma się dosyć dobrze, to znaczy widzimy jedną rzecz. Widzimy, że jeżeli chodzi o Kirgistan, to import do Kirgistanu. Przez ostatnie lata te dwa od wybuchu konfliktu wzrósł trzykrotnie, a eksport dwukrotnie. Jest ja, to też taka, takie ciekawe, bo część towarów na przykład Kirgistan nie eksportuje w Polsce, rozpływa, tak wiesz. Buduje tak wiesz. dobro narodowe Kirgistanu. Tak, a więc mamy bardzo dużą nadwyżkę, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, o skali, bo tu często jak patrzymy na te procenty, na przykład ile Polska wysłała do Kirgistanu i tam patrzymy kilka tysięcy czy Niemcy wzrost, tak. tak, no to pamiętajmy słuchajcie, jeżeli chodzi o import tych towarów, no to jest miliard dolarów miesięcznie, tak, tak mniej więcej tak, Kirgistanu, tak, a w drugą stronę eksport wcześniej było tak 200 milionów dolarów. A jest teraz pół miliarda dolarów. No to są nieporównywalne, tak, żebyście zrozumieli, tak. Wymiana pomiędzy na przykład Rosją a Chinami, tak, no to w tym momencie jest ponad 200 miliardów, tak. To nawet nie jest jedna, 5%, tak. To jest 2-3%, tak, czegoś takiego, nie. A więc nawet dla Rosji to nie jest. No, bo to trochę tak, że jeżeli masz, miałeś wcześniej Turcję, Armenię, Kazachstan, Chiny, no wiele tych możliwości obejścia. No, i teraz każdy z tych krajów ci troszkę obcina i robią to Turcy, i Chińczycy, i Kazachstan, i Uzbekistan, co ciekawe, wprowadza specjalną ustawę, która ma ograniczyć. Ten import równoległy. Więc każdy kraj coś prawdopodobnie w 2023 wykona. No to, 4. jeżeli się to zbierze, 2024. no to można założyć, że ten import równoległy no, zacznie mieć poważne problemy. Po pierwsze, będzie droższy, po drugie, no, ten strumy, już był powiedzmy ten strumyczek, ale ten strumyczek po prostu zostanie zmniejszony. Ja często porównuję, że te działania, które teraz obserwujemy w przypadku Rosji, to jest tak, jakby gotować żabę. I teraz ktoś ustawił tam temperaturę 40 stopni. Putin i jego kamraci prze, przechwalają się, mówią nie, tam nie ma 40 stopni, jest ustawione, jakie tam sankcje, jest ustawione 30, wręcz idealne warunki do pływania w tym rosyjskim Bajorku i my sobie świetnie dajemy radę, mamy, jesteśmy czwartą potęgą teraz świata, bo już awansowali, bo Japonia wypadła z tej piątki, tak, z tej piątki, i, i w tym momencie przekonują wszystkich, niektórzy oczywiście dają się przekonać i potem to powtarzają, natomiast no teraz mamy sytuację, że to co zrobili Amerykanie podbiło tą temperaturę do 50 stopni, I teraz oczywiście wszystko zależy od tych krajów i kolejnych ruchów, czy będziemy mieli sytuację, że będziemy podnosić tą temperaturę i kolejne kraje będą się przyłączać do tych sankcji wtórnych w obawie, żeby sami, nie zostać wpisani na listę, bo teraz trochę taki mamy trend. Oczywiście on się może zmienić, ale żeby się zmienił, no to tu trzeba by było właśnie jakiś rozmów nawet Putin, Erdogan, coś Putin musiałby obiecać. Erdogan musiałby zmusić te banki, ale wtedy musi się liczyć z amerykańską odpowiedzią i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest specyficzna sytuacja. Amerykanom też zależy, żeby podgrzewać tą temperaturę i żeby też wykazać się ze względu na brak tych dostaw pieniędzy i uzbrojenia na Ukrainę, a więc tutaj są, no możemy nie dostarczamy, ale za to tą temperaturę Utniemy Rosji i, tak, tak podnosimy i mamy tutaj sukcesy, tak? Bo mówiliśmy na przykład o tych tankowcach, że tam kolejne sankcje i te wahadłowe Rosjanom wypadły i to jest tak dla większości obserwatorów, takich powiedzmy, którzy są, nie oglądają nas codziennie, a oglądają tam powiedzmy raz na miesiąc jakiś program, no to oni widzą to, co przedstawiają często ci eksperci, którzy bardzo często bazują na danych z zeszłego roku nie mówią tak, no, bo ja mam tu taki wykres, no i pokazują wykres 2023, wydaje się, że no aktualne nie, no bo to najświeższe dane. Tylko, że sankcje te amerykańskie to jest grudzień. Efekt właśnie obserwujemy dopiero teraz. A więc tu nawet nie ma co pokazać, jeżeli chodzi o takie dane. Widzimy oczywiście już pewne te jaskółki, czyli na przykład spadek, wymiany pomiędzy Rosją a Turcją. Oni robili ponad miliard. Nagle w grudniu już robią 800, a w styczniu będzie gorzej. Nie? No i poszczególne kraje też widzimy. Ale mamy na przykład dane transferów pieniężnych do Azji Centralnej. I te transfery pieniężne zaczęły spadać w 2023 w stosunku do 2022. Natomiast najgorsza sytuacja była w grudniu. Więc widzimy, że. A dlaczego te transfery są ważne? No bo tutaj jeszcze nie mamy danych tych handlowych, ale widzimy, że do. No bo trzeba wysłać te pieniądze z Rosji do tego Kirgistanu, do tego Uzbekistanu i tak dalej, nie? Oczywiście możemy założyć, że oni sobie tam złoto przewożą, no ale jednak przewiezienie nawet tych sztabek złota teraz, w stosunku do przelewu, który idzie powiedzmy w jeden dzień, no to też zmienia tą sytuację. nie? Tak. Oczywiście tutaj możemy mówić, Rosjanie będą przechodzić na bitcoiny, na jakieś inne systemy, tak? Natomiast to cały czas jest jak gdyby utrudnienie, czyli. Bo musimy założyć, że Rosja i rosyjski biznes chce się bronić, no bo nikt nie chce zbankrutować, nagle nie powie. Okej, okay, no to nie mogę teraz handlować tam z Kazachstanem i sprowadzać tych chipów. No dobra, to ja idę teraz Siądę do na krześle i będę patrzył nie? w kalendarz przez najbliższy rok. Nie? Tylko kombinuję, jak to ominąć. Tu jakiś my friend się odezwał, powiedział, że on to załatwi i tak dalej, i tak dalej. Nie? Próbuję jakoś tam teraz może mu bitcoiny prześlę, może to, może tamto. Zawsze tutaj biznes szuka różnych dróg rozwiązania problemów. I tak samo będzie oczywiście w Rosji. A więc będziecie też słyszeć o jakichś kolejnych pomysłach omijania tych sankcji. Natomiast cały czas pamiętajcie, że ta temperatura się podnosi. No i teraz taki element, bo to często pytacie w komentarzach, że sankcje nie działają, bo nie zatrzymują wojsk Putina. Tak, czyli nadal konflikt trwa. I nie ma takiej sytuacji, że w którymś momencie, bo chyba jest takie też oczekiwanie niektórych, jak mówimy o sankcjach, że te sankcje zadziała, powinny działać tak, że coś ogłaszamy, mijają trzy miesiące, wychodzi Putin i mówi sytuacja, grobowym głosem, sytuacja jest tragiczna, tak? Nie Nasza mamy co ubrać tych żołnierzy, tak. bo wszystko z Turcji jechało, a no. ciężarówki stoją tam te z butami no. coś tam, no. I tak dalej, i tak dalej, no. Tak to nie będzie, słuchajcie, wyglądać, to jest jak gdyby proces osłabiania Rosji. Natomiast pamiętajcie, ten reżim się sfokusował na tym konflikcie, a więc prędzej poświęci swoich obywateli, swoich oligarchów, niż zatrzyma konflikt. To będzie ten ostatni element, no bo dla niego zatrzymanie konfliktu to oznacza zmianę reżimu. Tak, no bo jak gdyby tutaj rozejm, pokój mówiliśmy bardzo często, szczególnie jeżeli Rosja miałaby być tą stroną przegraną, no bo jak wygraną, no to okej, okay, no to oczywiście tak, nie, no to wtedy się trąbi wielkie zwycięstwo i zagrozi się NATO kolejną wojną, i wszyscy będą wtedy w Rosji razem z reżimem świętować. Natomiast w momencie, kiedy byłaby sytuacja, żeby na przykład musieliby oddać Krym, tak? Czyli jakieś takie spektakularna przegrana, no to, no to mamy zmianę władzy i to taką na ostro, tak? Czyli ktoś inny mówi zdrajcy tego oddali nasz Krym i tak dalej, i tak dalej. Mamy wielką smutę no różnego rodzaju problemy Rosji. Hmm. Dlatego reżim tak uparcie trwa w tym konflikcie, bo nie ma też żadnego pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji. Nie ma cudownego środka, bo nawet jeżeli teraz e, powiedziałby: Dobra, to się wycofujemy i zawieszamy, i te nasze armie zatrzymujemy, no to co dalej? Zachód nie zniesie sankcji, trzeba by wycofać wszystko. Będzie się nadal zbroił. A więc trwamy, trwamy w tym konflikcie kosztem właśnie e, wszystkiego innego. A więc, czy te sankcje wtórne w tym momencie będą działać? Tak, będą działać. Będą osłabiać rosyjską gospodarkę, będą utrudniać. Będą oczywiście momenty, kiedy będziemy informowani, że Rosjanie, jakiś kolejny kraj, kolejny, nie wiem, tam przerzut nie wiem, w bananach przez Ekwador, tak. Żartuję sobie. Ale będzie na pewno coś takiego, natomiast dopóki nie będzie zmiany jakiejś takiej zasadniczej, czyli na przykład Chiny powiedzą, no dobra, to pomagamy Rosji i chcemy włączyć się w ten konflikt, no bo tutaj pomoc finansowa, jakaś taka otwarta Chin, no to by została odczytana, zmieniłaby w ogóle całą dynamikę tego konfliktu, no bo Chiny w tym momencie dołączyłyby, po stronie rosyjskiej do konfliktu, co musiałby zmienić perspektywę też patrzenia republikanów i nawet Trumpa na ten konflikt, tak? No bo on by... Ale to czekaj, to ja ci przerwę w tym momencie. Chińskie banki, no, nie za bardzo chcą obsługiwać Rosjan. Zjednoczone Emiraty, nie za bardzo chcą obsługiwać Rosjan. Turcja, tak samo. Czy to nie jest tak, że te kraje po prostu mają gdzieś to, co się dzieje w Europie i grają na dwa fronty? Natomiast gdy ta możliwość grania na dwa fronty się kończy, to one muszą podjąć decyzję w tą albo w tą, i tu widać taką decyzję, że no przecież to jest kraj gospodarczo upadły, tylko szaleńczo walczy wciąż. I, I nie ma sensu finansowo jakoś tego wspierać, bo bardziej możemy być pociągnięci na dno razem z tą Rosją, niż, niż jakiekolwiek korzyści ugrać. Czy tu nie ma takiego, wiesz, takiej kalkulacji zimnej, pragmatycznej, że owszem, póki Rosja gospodarczo się jakoś trzymała, trzyma no to mhm. jeszcze możemy coś zarobić, ale w momencie, gdy właśnie te sankcje, te gotowanie żaby będzie postępować i będzie widać, że coraz mniejsze zdolności rosyjskie są do zakupu, do prowadzenia interesu i tak dalej, a jednocześnie ryzyko wzrasta utracenie rynków zachodnich, no to te wszystkie kraje mają gdzieś Rosjan, mają gdzieś Putina, mają gdzieś ten reżim, po prostu liczy się kasa. nie, 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 nie. nie. Mhm. Nie, ja bym tu rozdzielił, tak? Biznes y, trochę myśli tak, jak ty mówisz, czyli uh -huh. nie, po, znaczy, jesteś takim tureckim bankiem. No. Zróbmy tak, jak Amerykanie chcą, uh -huh. no bo jeżeli y, my zostaniemy wpisani na listę, a pozostałe banki nie, no to uh -huh. dla nas jest to wyrok taki, wiesz, no to możemy. Podziękować już tam tak. pracownikom, nie? Pozdejmować szyldy i tak dalej, nie? No bo utrata rynku europejskiego, czy w ogóle to, 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 to ta łatka i to piętno na ten moment yy, działa w sposób odstraszający. Być może za pół roku albo za rok yy, będzie trochę jak z price capem, że już się nie będą aż tak bać, nie? No bo widzą, że na przykład. To zależy, jak Amerykanie będą postępować. Czy będą konsekwentni, tak? I to no. będzie jak gdyby narastać ta presja, czy też y, powiedzą, że nie, y, że to już wystarczy, że jest dobry poziom, już nie trzeba bardziej tego podkręcać. Bo jeżeli będzie narastać presja, no to te banki cały czas będą żyły w obawie i nie będą chciały. No jest jeżeli jakiś bila, bilans zysków i strat, do którego my strat, możemy sobie ale... pozwolić, a powyżej którego jest ryzyko za duże, nie? Ale wyobraź sobie, że jesteś chińskim bankiem, nie? No mhm. i tak sobie zrobisz, że, że nie zamykasz te konta, nie robisz ten, ale przychodzi tutaj ci dwóch panów i mówi, że od dzisiaj masz robić te przelewy i tak. Mhm. No i teraz też robisz ryzyko, wiesz? Kalkulujesz. No kalkulujesz. Zachodni może odejdą, ale będę w sumie żył. Ale będę żył i nie zaginę, tak, tak. i nie odnajdę mhm. się po 10 latach w jakimś więzieniu mhm. i tak dalej. No, no, tego typu. I tutaj ale się. Mówi, sa, ale że... rozmawialiśmy też, że kwestie, mhm. w kwestiach politycznych, i to nie pamiętam, czy na którymś globalu, czy na którymś chińskim programie naszym, podsumowaniu tygodniowym, nie było wypowiedzi polityków chińskich, że. No, Rosja jest troszeczkę takim kamieniem u szyi, i jeżeli ona gospodarczo będzie się obsuwać, a my będziemy przy niej tkwić, to te koszty też mogą być za wysokie. Chińczycy politycznie też mają jakiś bilans zysków i strat. Tak, czy... tylko że ty nie jesteś w głowie przewodniczącego i mhm. prezydenta Chin i nie wiemy, jak on będzie kalkulował, bo pamiętajmy, że on jest, on był zwolennikiem sojuszu z Rosją i bliskiej współpracy na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem trochę mhm. i wspólnoty tych interesów czyli tutaj Rosja jest po tej samej stronie co Chiny bo niedobre USA mhm. Ten, ta Europa to tak ona była dobra, ale USA to tak jak trochę Rosja też mówi Europa to nie jest taka zła, bo USA pociąga za sznurki jak ale USA, tam... nie bierzemy pod uwagę mam wrażenie takiego czynnika czasu ja pół roku temu miałem inne spojrzenie na świat i podejrzewam, że prezydent Chin też miał inne spojrzenie na świat dwa lata temu, trzy lata temu, i gdzieś wypowiedzi jego i przemyślenia jego sprzed dwóch, trzech lat, w tym momencie one już mogą nie być takie krystaliczne. Tam może się pojawiać e, temat tak. a ten Putin to tak nie za bardzo. E, poczekaj, i teraz tak. Tutaj jest ten efekt, ja mówię, że podejmowanie decyzji to nie jest gra interesów i nie zawsze one są racjonalne. I tutaj mhm. też musimy brać pod uwagę, że Chiny niekoniecznie, znaczy tak zawsze, że oni tak planują długofalowo do przodu na 20 lat, może się okazać zupełną fikcją. Bo jeżeli by planowały, no to powinny po prostu przy nadarzającej momencie porzucić tą Rosję i spróbować wykorzystać tą sytuację maksymalnie, a tego nie robią, to widzimy. Ale z drugiej strony nie intensyfikują swojej pomocy. Nie widzimy właśnie, że jakiś tam pożyczek i tak dalej, co może, a dlaczego teraz będzie trudniej na pewno przewodniczącemu trzymać ten sojusz z Rosją? Dlatego, że ta cała sytuacja, szczególnie zamieszanie na Morzu Czerwonym i wcześniejsze problemy Chin w 2024 się skumulują. To znaczy, ten słab odpływ kapitału zagranicznego to, co mówiliśmy w CEP Czyli będzie sytuacja, że jeżeli si chciałby pomóc Rosji, to musi położyć na szali, znaczy będzie, zostanie obarczony sytuacją troszeczkę, w którymś momencie będzie taki efekt, że on, na przykład, daje pożyczki Rosji i daje dużą pomoc, a w społeczeństwu, społeczeństwo nie znając, nie pamiętając wszystkich elementów. Sklei rzeczy, czyli tak. Chiny popadły w problemy gospodarcze, bo pomagamy Rosji. Mhm. Czyli teraz ta pomoc Rosji, jakaś duża, taka, nie? Na przykład dajemy im, nie wiem, tam pół miliarda, yy, przepraszam, 500 miliardów, czy nie wiem, bilion, tak? I pomoc jakaś taka, nie? I rzucamy im jakąś tutaj pożyczkę, no, zostałaby odebrana. Że wiesz, mamy problemy, i, zo i zostałoby to sklejone. Że nie mamy, że wiesz, za, I to zakładam się, za pół roku, rok nikt by nie pamiętał, co było pierwsze. Rozumiesz, zostałoby to sklejone, że problemy chińskie wynikają tak na, w dużej mierze z, tej, z tego sojuszu i tej pomocy Rosji. Mhm. tak I to jest bardzo groźne. Mhm. E I na pewno musi y się. To kalkulować, bo teraz pomoc Rosji wiązałaby się z tym, że popadniesz w jeszcze, możesz popaść w jeszcze większe, większą izolację i jeszcze większe problemy gospodarcze. A sytuacja. Do, dodatkowo, słuchaj, nie otwierasz, jest dobra. otwierasz pole do popisów Amerykanom to, co powiedziałeś wcześniej, że wszelkie blokady puszczą, jeżeli Chińczycy by się zaangażowali po stronie Rosyjskiej. Tak. No bo teraz więc... już Trump, no jak miałby mówić, że Rosję się da. To jak? No trzeba by było walczyć z Rosją i Chinami, że oni są w tym sojuszu zła i byłoby to, co Biden mówił, że mamy sojusz zła, tak? Rosja, Chiny, nie? Mhm. E, no i Trump musiałby tą przejąć, bo by jego po prostu e, kongresmeni tak to widzieli, każdy Amerykanin by to tak mniej więcej widział, tak? E, to, to ja. No może... i w związku, w związku z tym, jak, jak możemy kalkulować? No możemy kalkulować tak i przewidywać, że ta sytuacja będzie postępować. Będzie postępować, jeżeli chodzi o sankcje wtórne, bo mamy tą zapowiedź tego 13 pakietu i tam mają się znaleźć firmy chińskie, tureckie. W tym momencie jest to blokowane przez Orbana, natomiast w którymś momencie ten opór zostanie przełamany swoją drogą. Zobaczymy, co, jak dalej się potoczą te sprawy na Węgrzech, bo, bo tu widzimy, że troszeczkę mało korzystnie i zarówno wyniki gospodarcze, jak i również te demonstracje, no, no wiele jak gdyby problemów przybyło Orbanowi, których jeszcze nie było pół roku temu, kiedy zakładał, że ten sojusz z Putinem pomoże mu i pomoże dźwignąć tą gospodarkę. Okazuje się, że więcej szkodzi niż pomaga. Węgrom szczególnie szkodzi. Może pomaga jego rodzinie i jego tym, no ale w którymś momencie też zacznie to ciążyć. Ale to czekaj, bo jak już jesteśmy przy tych wszystkich władcach, ja mam wrażenie, że EC i Erdogan kumają o co chodzi i rozumieją, że co miesiąc sytuacja polityczna praktycznie się zmienia, dostajesz inne karty. I że dostosowujesz swoje działania do kart, które masz. Orban, mam wrażenie, że gra cały czas tymi samymi kartami, mimo że rozdania się zmieniają i on na tym traci. Zobacz, jak Erdogan postępuje. Na początku. Chciał to równoważyć. Później były takie tematy mocno prorosyjskie. Jak protestował przeciwko Finlandii i Szwecji? Jak później się to złagodziło? Mówił, że z Rosjanami chce budować hub gazowy. Później mu się zmieniło, ok, ale wypłacicie, a ja tym zarządzam. Były próby omijania sankcji, teraz jest blokowanie tych przepływów międzybankowych. Więc ja mam wrażenie, że Erdogan dosyć dobrze czuje tą koniunkturę, która się zmienia i w zależności jak ona się zmienia, tak się ustawia. Natomiast jeżeli koniunktura będzie sprzyjała na zachodnie, e, na zachodnią modłę, wiesz, że, że Rosja naprawdę będzie się potykać i gospodarcze i tak dalej, to on go zostawi. On zostawi tego Putina i wybierze ten biznes zachodni. Xi, wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, odpływ kapitału z giełdy chińskiej w dwa lata to było 6 bilionów dolarów czy 8? Bo teraz już nie pamiętam. No, Skąd tak ja, jakieś, jakieś takie potężne. Ważne rzeczy. Powiedziałeś, że ewentualne wsparcie może być sklejone z kryzysem gospodarczym, który e, gdzieś się tli. Więc ci władcy, którzy są dosyć. Obe... Zobacz, baćkę. Baćka też nie rzuca się w ramiona Putinowi, tylko wywieje się jak węgorz, żeby móc lawirować i żeby ewentualnie się jakoś odwrócić. Tylko Orban jest takim, wiesz, chociaż też zgadza się na różne rzeczy w Unii, ale ci wszyscy władcy, oni w żadnym wypadku, wydaje mi się, nie są. Na dobre i złe z Putinem, i tu kwestie, właśnie tych sankcji, jeżeli one będą zaostrzane i dojdzie do ściany, kogo wybrać, to gospodarcza Rosja w tym momencie jest w tak fatalnym stanie, że ja, znaczy, ja nie widzę tego. Wiesz co? Rosja może liczyć na pewno na y, sojuszników wykluczonych. Znaczy czyli Korea Północna Iran. Iran. Mhm. Tak, dlaczego? No, dlatego, że. Y, dla Korei Północnej współpraca z Rosją, to są sankcje, no znaczy Europa powiedziała, że kolejne sankcje nałożą na Koreę Północną, no ale co za różnica, tak? Że tak. co? Że to I tak jest dużo, tak dużo już sankcji, że kolejne jak gdyby nie zmieniają sytuacji, a współpraca z Rosją pomoże tak, temu mhm. reżimowi, nie? no bo tutaj mhm. można dostać jakieś nowe technologie wojskowe, żywność, nawozy, no sporo rzeczy tak od Rosji można uzyskać. I podobnie Iran, tak? Podobnie Iran. Tam troszeczkę jest może bardziej sprawa skomplikowana, bo Iran też gra na taką jakąś mocarstwowość regionalną. No i tu czasami te można powiedzieć, nie ma tej zbieżności, tak? Widzimy nawet przy Morzu Czerwonym, że, że w sumie ta sytuacja z Morzem Czerwonym też szkodzi Rosji, tak? Więc tam Ja jeszcze bym wrócił do. Do C na chwilę, gdy, gdyż właśnie sytuacja się teraz zmieniła na tyle, bo posunęliśmy się dwa lata do przodu, od początku konfliktu. Przed wojną dla CI Putin mógł być ważnym partnerem, jako ta pięść zbrojna, która zagraża Europie. Natomiast teraz te wiesz. No i parasol e... atomowy, który dawał, no bo tak. Chiny za mało i z ale razem z Rosją, no to już... Okej, okay, tak, tak. Miało to logiczne uzasadnienie. W tym momencie um, były szacunki, jak bardzo jest przetrzewiona armia rosyjska, jak dużo tego sprzętu straciła i jakie ma problemy z Ukrainą. E, więc jest to dla Chin w tym momencie no, słaby argument. E, natomiast pojawił się inny. Siedźmy sobie cicho. Ewentualnie czekajmy na wszystkie koncesje, na, na wiesz, tam się otwierają takie złote wrota dla Chin w tym momencie i ewentualne wsparcie Rosjan. Po co by było? Żeby oni yy, co? Mm, Zostali co? mocni, to, to wtedy bez sensu dla nich też jest troszeczkę. Nie, żeby utrzymywać ten konflikt, tak, żeby to trochę jak podjąłeś złą decyzję. Mhm. Widzisz, że złą decyzję podjąłeś. Władcy mają tak do siebie, że mówisz: Nie, to była dobra decyzja, wszyscy się mylą, dostajesz nowe dane. Nie, to była dobra decyzja, trzeba w tym trwać, mhm. nie? że to w końcu przyniesie efekt. I szczególnie, kiedy masz mało demokratycznych, te osoby, to pamiętaj, że będziesz miał różnych. Jedni ci doradcy będą mówili tak, drudzy tak. Niektórzy będą powiązani z Kremlem, to ci powiedzą to, co chce Putin, nie? Przecież to, to nie jest tak, że wiesz, Rosjanie też w Chinach nie mają jakichś wpływów, bo też to jest jak gdyby w obie strony działania. Mm -hmm. A więc ja bym nie wykluczył, nie wykluczył tutaj, że się to w którymś momencie zmienić, bo może na przykład, wiesz, stwierdzić, żeby odciągnąć uwagę, tak jak będzie jakiś konflikt większy albo większe wsparcie, to może Chińczycy nie będą myśleć o problemach gospodarczym, ale że wszystkiemu winny są Amerykanie i złe NATO i tak dalej, wiesz. Różne może być myślenie, ja mówię, nie, nie, nie zawsze szukajmy tego najbardziej racjonalnego bo nie zawsze te drogi racjonalne i logiczne myślenie jest wybierane i to nie jest partia szachów, do czego nas przekonują. Bo wiele decyzji widzimy w tym konflikcie nie było racjonalnych, a zostały podjęte, tak? Mhm. I to zarówno po obu stronach, tak. Chodzi, Nawet chodzi mi patrzeć o to, że, że i... jeżeli patrzeć na to jak mhm. na tą szachownicę, to Wiesz, znacznie więcej figur tych szachowych Rosja miała przed wybuchem tego konfliktu niż teraz. I... Ale to jest prawda, to cały czas powtarzamy, że z każdym miesiącem Rosja traci na tym, tak? Mhm. dlatego potrzebuje też tego rozejmu i, i jakiegoś odpoczynku. Natomiast zobacz, co oni robią. To, tu jest jeszcze jeszcze jeden element, który warto mówić. Rosjanie, zdają sobie sprawę, że ten import równoległy będzie zmniejszany, mhm. Co robią? No, nawet widzimy to teraz, tak, przejmują te zakłady, na przykład prywatne, czyli robią, mówią, że wszystko co w latach 90. powiązane z kompleksem wojskowym to nielegalnie zostało sprywatyzowane. I to, już jest, nie jest to jest ważna bardzo ważna nasza. informacja i podejrzewam, że jeżeli nie oglądacie kremlinki, to mogliście nie usłyszeć. Bo już któraś fabryka w ten sposób przechodzi, znaczy tak. sąd tymczasowy daje nakaz, że to już nie jest tego pana. Tylko już jest rządu i jest nacjonalizacja. Czasami te fabryki są w dosyć opłakanym stanie, więc to różnie też bywa. Dlaczego tak też mówiliśmy dla bo, bo ci właściciele wiedzieli, że kiedyś może nadejść taki dzień, więc szkoda inwestować. I mieli rację. No, różne, różne przypadki, różne no. przypadki, ja bym tak wiesz tam nie, nie, nie upraszczał. Natomiast to jest jeden z procesów i. I ponieważ import równoległy będzie się zmniejszał, i Rosjanie o tym wiedzą, chcą przeciwdziałać, ale w jaki sposób? Mówią, że wszystko teraz będą sami produkować, czyli pogłębia się ta autarkia. To jest naturalne też dla Rosji, bo Rosja mhm. w wielu obszarach była samowystarczalna, ale nie we wszystkich. Bardziej Związek Sowiecki był razem z satelitami, był samowystarczalny, powiedzmy, mhm. też nie do końca. Rosja już trudniej, natomiast ten proces będzie się pogłębiał, czyli nie mamy silników na przykład do samolotów, bo sprowadzamy, to będziemy produkować. Nie, nie mamy samolotów, to będziemy produkować. Będziemy produkować własne, zrobimy plany. Tutaj poproszę, no i ktoś oczywiście plany robi, Putin mówi, no do kiedy? No to tam z dwa lata i już będziemy gotowi. Aha, no to dobrze, to masz pieniądze tutaj na to i to rozwijaj. Bardzo dużo produkt, projektów musi się rozpocząć w takich właśnie mm, substytucji importu równoległego. Oni zaczęli to już w 2022. W 2023 to zostało zwiększone, a teraz dostanie takiego turbo, czyli oni tam będą musieli dosypać pieniądze. Tylko tak, tych pieniędzy za dużo nie ma, bo już idzie na ten przemysł wojenny. No a tu trzeba strasznie dużo rzeczy wyprodukować samemu. Po pierwsze, trzeba mieć kapitał, a więc trzeba będzie skądś te pieniądze pozyskać, zabierając oligarchom ludności, no w jakiś sposób, no bo i to w perspektywie nie. Teraz, słuchajcie, tylko 5-10 lat, czyli ciągle zabierać, żeby rozwijać te własne pomysły, własne produkty. A więc tak, nie ma kapitału. Kapitał trzeba ukraść ludziom albo oligarchom, tudzież pożyczyć z zewnątrz, ale chętnych brak. No bo czy byś chciał? Rosja nigdy nie produkowała na przykład statków wysokotonażowych. No i teraz mhm. będzie. I ty byś był taką firmą i byś bankiem, nie? Na przykład chińskim. I byś wiedział i by, oni przyszli, chcemy pożyczkę. A tu, mamy, tu mamy plan nie, na Ale mamy plan biznes, biznesowy, nie? No to mhm. pokażcie, nie? No i tam wiesz, jak to w Rosji nic się tam nie trzyma, nie klei. Bo wiesz co, bo jest jeszcze dziękuję taki, do widzenia, nie? To jest jeszcze taki jeden fajny temat, że ktoś, kto to projektuje, to dobrze, żeby miał jakieś doświadczenie w tej kwestii, a tam a, no i następne, inżynier tak. mostów być może zatrudniony został do produkcji właśnie wysokotonarzowych statków. Nie? A dokładnie tak jest, bo teraz obserwujemy w Rosji, szczególnie w systemie finansowym, dopływ tak zwane ciche rekrutacje, czyli są zatrudniane osoby, które nie są specjalistami w danej dziedzinie. No, tak, więc. I mamy Zbywa, kraj, to, wiesz, który popryć. jest zbudowany na kłamstwie, więc myślę, że w CV to też umiem kłamać. Nie? A, co budowa A co ja nie wiesz, budowałem? Tam... Cicha rekrutacja, nawet nie, nie dajesz jakiegoś konkursu CV, mhm. tylko ten menadżer zatrudnia, mówi e, Pani Krysiu, znasz, Pani znasz, była sekretarką tam Pani Krysia zamiata coś Zna Pani tak. jakiegoś inżyniera od statku? Tak, mój syn, to się uczy coś, co Pani CSI tak. przyniesie. No tak, dokładnie trochę to wygląda obecnie. Mhm. Mm. Bo jest po prostu za mało ludzi. I tak ten drugi element bardzo poważny, czyli nie mając wiesz, doświadczenia, nie mając wystarczającej kadry, no ta kadra się sama, i to jest bardzo poważny problem, mając deficyt ludzki, deficyt specjalistów, ty mówisz, dobra, to tam statki, ok, silniki, ok, turbiny gazowe, ok, skraplanie gazu, ok, wszystko, ok, ok, i wszystko na klatę, i wszystko samemu. Jeszcze Ciągniki, do, do, dojdzie jeden y element, to zaprojektuj mi ten silnik w Autokadzie. Panie dyrektorze, nie mamy licencji. AutoCAD. No dobrze, to tam to akurat wiesz. Ja to wiesz co, słuchaj, to nie jest tak to akurat, bo całe pokolenie. Na no, laptografy nowych... przejdą. No, tak, tak jak kiedyś. Tak, tak, tak. Wiesz, całe nowe pokolenie nie kuma tej starej technologii. Poza tym to wydłuża czas. No nie oszukujmy się, nie? No tak, no bo tutaj musi być takie i coś nowoczesnego, i coś takiego yy, sprzed 30 lat, i to będzie takie łączenie też często. Mm -hmm. Ale tych, jak gdyby, elementów yy, i tych komponentów strasznie dużo. A mm -hmm. teraz jest taki w Rosji widać pęd do tego, że sami, yy, to sami, nie, to, to też sami. Gazowców y, koreańczycy nie dostarczą, sami y, w naszej stoczni wybudujemy czegoś tam, sami to zrobimy, nie? Banany wiesz, nam nie chcą ten, sami będziemy hodować. Sami wyhodujemy, tak, tak, tak. To, to, to wiesz, no to y, ta no skala, i wiesz, to, wiesz, to, ale to, to wydaje mi się, to... że to po prostu brak jakiegoś takiego całość, całościowego spojrzenia, że ci politycy czy osoby zarządzające danymi sektorami nie patrzą tak, wiesz, całościowo na tą gospodarkę, i oni mówią: No, ilu tam inżynierów będzie potrzeba? Z tysiąc? No, to przecież tysiąc będzie w tej Rosji, tych inżynierów. Tak, a i co ciekawe, teraz tak, takie fikcyjne, takie, taka autarkia na samym początku będzie prowadziła do fikcyjnego wzrostu gospodarczego. No bo zaczynasz produkować, wyprodukujesz coś. Ten statek, tam. wiesz, wypuszczają w morze, po 500 metrach tonie, no ale weksem się zgadza. No, tak, tak, no mniej więcej tak. Mhm. Tak to trochę będzie wyglądać, że wiesz, zaczniesz dużo produkować, dużo korzystać z własnych firm, co da impuls dla tych firm, no bo będziesz miał zamówienia. Tak, czyli tak. do tej pory robiłeś powiedzmy, e, buty takie prostsze. Ktoś potrzebuje tych butów, tak, robisz jakieś elementy, właśnie metalowe, ponieważ my robimy teraz, tak, no to jeszcze więcej dostaniesz tego zamówienia, nie? A więc sporo mhm. tych średnich firm będzie dostawało różnego rodzaju zamówienia z tego kompleksu wojskowo-przemysłowego i z tego przemysłowego, które ma właśnie działać na potrzeby, właśnie wojska. I to widzieliśmy już w 2023, też widzieliśmy pewnie nasycenie i, i peak, Natomiast teraz będziemy widzieć na pewno, że ta substytucja tego importu równoległego będzie prowadzić no, do patologii, patologii tej gospodarki i takiej katastrofy, tak? No takiego kolapsu, w którym się mamy. Ale to zadam ci pytanie, dlaczego? Czy oni się nie nauczą? I wiesz, nie zatopią pięciu statków, a szósty już będzie pływał? Nie, bo zanim oni wybudują. Mhm to powiedzmy będziesz miał ten kadłub i się tam w tym Excelu zrobisz, że kadłub jest zrobiony nie mm -hmm. nie ten statek wypuścisz powiedzmy za dwa lata o, za mm -hmm. dwa lata za to nie I będzie miał jakiś defekt ale do tego czasu ta machina będzie działać szczególnie no do... że na czym się zarabia najwięcej na marzeniach na dużych słomianych inwestycjach tak okay. stare Polskie powiedzenie tutaj się doskonale sprawdza, bo ty będziesz konsultantem, tak? Ty będziesz tą osobą, która nie bierze odpowiedzialności za efekt finalny. Ok. Bardzo często. Czyli, czyli zapotrzebowanie na konsultantów wśród rodzin polityków wzrasta. Tak, znaczy mówię konsultantem ale, ale jak rozumiesz, nie? Nawet masz zarząd ten firmy. O, no to stałem zamówienie, oni to realizują, tak? Oni nie biorą, tak, oni wyprodukują. Mhm. Będzie gorsze, lepsze, coś wyprodukują. No dobrze, ale to już idąc tak dalekosiężnie, bo statki to się produkują dużo, długo. Zaczną produkować pralki. Nie jest to no technologia jakaś straszna. Pierwszy rok będzie to shit, drugi, trzeci shit, ale czwarty, piąty nie zaczną produkować w miarę rozsądnych pralek przygotowanych pod rosyjskiego konsumenta. Wiesz co, może się uda, tylko czy te mhm. pralki, to tak jak się udało w Korei Północnej i Kubie, na warunki rosyjskie, może one będą prać, może będą pożerać trzy razy więcej prądu. Rozumiesz? To jakoś mhm. tam będzie działać. Mody więcej, będzie, ale ten. No, okay. Ale nie będą te produkty konkurencyjne z produktami. Ty jak gdyby. Z, próbujesz na nowo wymyślić koło. Trochę tak, mhm. wiesz. Mhm. Nie znasz się na tej produkcji, ale dobra, po pięciu latach dojdziesz, ale w tym momencie świat zupełnie będzie w innym punkcie. Mhm. A ty mhm. się uczysz produkować tą pralkę. Ty się uczysz robić te 64 od nowa. Mm -hmm, mm -hmm. No i teraz, i teraz tak, jeżeli. I na początku o... ci nie wychodzi, bo nie masz tych starych ludzi, ale końcu gdzieś dokopujesz się do tych schematów, tych młodzi się nauczyli i tak dalej. I po pięciu latach będziesz w stanie zrobić te 64, nie? Mm -hmm. A w tym momencie, za pięć lat, ten rynek, powiedzmy, uzbrojenia zupełnie inaczej będzie wyglądał, tak? No okej, okay. ale dalej będziesz mógł wiesz, umundurować 2 miliony ludzi, dać im te, A, te 54 to nie i to nie straszyć wiesz. całą resztę? Okay. Tego nie wiesz, ale prawdopodobnie tak. To znaczy mhm. ten upadek tego, no bo jeżeli upadnie ci ta część militarna, wyobraź sobie, lub mhm. ją przestaniesz inwestować. Bo jest jeszcze, jed... Je, jeszcze jeden temat. To Rosja chodzi... bez... Bez armii przestaje być imperium, wiesz, no wszystko jak gdyby. Jeszcze chciałem się. powiedzieć, że to... w tym momencie, yy, przez ostatnie dekady, rosyjski przemysł zbrojeniowy rozwijał się i zarabiał na tym, że mieli klientów za granicą. A w tym momencie prawie wszędzie stracili tych klientów. Te poważniejsze zamówienia zostały wiesz, stracone. Jeżeli europejski, amerykański ogólnie zachodni przemysł zbrojeniowy się rozkręci, to podejrzewam, że w wielu miejscach on wygryzie ten rosyjski. Bo... No wypadasz z rynku na, na dekady. Tak, tak. To nie jest tak, też, że tak, tam za tak, ta dwa lata są Nawet ta produkcja do siebie. Na własny rynek, ona nie będzie rozwijała tego przemysłu, tylko będzie powodowała, że on przetrwa. Tylko i wyłącznie. To nie będzie no. progres, bo będziesz produkował mniej więcej tyle, co produkowałeś na eksport, tylko na rynek wewnętrzny. A na rynku wewnętrznym najprawdopodobniej łatwiej będzie o usterki. Kary umowne może nie będą, wiesz, rozliczane, bo ktoś przyjmie kopertę. Wiesz, jeżeli sprzedajesz na zachód, to czasem masz jakieś wytyczne i posuwasz swoją firmę do przodu, bo, bo dostajesz jakieś wymagania, a na takim rynku wewnętrznym, jeżeli będzie takie podejście, to nie będzie tak, że sztuka ma się liczyć, a że to serwisować dwa razy Uber. częściej trzeba tak. i tak dalej, no to to już trudno, będziemy no mieli to naprawiać. naprawiać. Jeszcze masz, masz jeszcze jeden element, ten rynek, ponieważ będziesz coraz więcej robił tą autarkią, Będziesz miał biedniejące społeczeństwo, które ubożeje. Dzisiaj i... mówiliśmy w porannym programie, jak ktoś nie widział. 30% rodzin miesięcznie 400 chyba 30 zł na jedzenie na całą godzinę tak. wydaje. Natomiast wiesz, będziesz miał taki element, że coraz gorszej jakości i to już obserwujemy te rosyjskie produkty. Mhm. Podwójny rynek, czyli te zachodnie będziesz chciał kupić, bo one będą lepsze, ale one będą droższe, i też ktoś będzie zawsze tam sprowadzał, wiadomo, mhm. tylko będzie odpowiednio sobie liczył, a więc powstanie w którymś momencie podwójny ten rynek na pewno. A tych zachodnich będzie coraz mniej w tych oficjalnych tych sklepach, ale one będą gdzieś tam dopływały do Rosji. I będziesz miał taki, że dużo firm będzie państwowych czy realizować dla tych państwowych, czyli takie połączenie tego oligarch oligarchiczno klepta, takiej kleptokracji oligarchii tak, no. z kleptokracją i jeszcze z tym takim tym państwowym molochem, który będzie mhm. wszystko zamawiał mhm. No trudne też do sterowania. Wszystko przeżarte korupcją, bo jest jeszcze temat korupcja, a drugi chciwość. Ktoś korupcja to jest ktoś, kto przyjmuje tą łapówkę, ale jest chciwy producent, który zrobi ten pancerz o 3 mm mniejszy, bo wyjdzie mu w kosztach wielokrotnie. Ale już tak mieliśmy, nie, że są łamane, wiesz, te mhm. normy, certyfikacje. Mówiliśmy tam kiedyś o helikopterach, że tam guma była użyta, wsparciała, tam, tak. która. I tak dalej, do silników, czy tam do czegoś. Bo każdy nie, z i... tych przedsiębiorców będzie chciał wyciągnąć maksimum, jeżeli nie tak. będzie weryfikowane normami i nie będzie. Nie, no będzie no, no, będą kontrole, ale korupcja będą, normy. Będzie, wiesz, ale to jest odkrywała. Tak? Więc jeżeli idzie to na zachód to jest większa szansa, że to zostanie zweryfikowane tak. i ten przemysł się no musi rozwijać. No bo ten rozwijać. produkt ci się nie sprzeda, tak? Tak, nie? i musisz trzymać fason i musisz się rozwijać, żeby nadążać za zachodem. Jeżeli tracisz te rynki, no to takie, no, taka stagnacja nadchodzi. No nie, nie, taka bardziej bym powiedział tak tej gospodarki, mhm. nie? że wiesz, mhm. masz taką właśnie autarkię, no tylko, że to w którymś momencie się na pewno przełoży na ten system polityczny, tak, A więc pojawią mhm. się na pewno jakieś napięcia Okej. Okay. myślę, że chyba mamy wszystko czy jeszcze chcesz coś opowiedzieć jeżeli nie, to nie, myślę, że moglibyśmy zakończyć, już jest prawie godzina, mhm. chciałem podziękować że z nami ją spędziliście i zaprosić na jutrzejszego CEPA oraz Marka. Jutro mamy wtorek, nie, nie Marek nie środek. Marek. Tak, tak. Przepraszam. I na jutrzejszy komentarz. Trzymajcie się, cześć. Cześć.